Siema, spotkamy się na mieście, pogadamy. Czekaj, bo my tu mamy spotkanie na więzieniu, to jest głośno, no mów, no. Spotkać się chciałem, jak ogarniesz wszystko, żebyśmy się gdzieś spotkali fizycznie. Fizycznie, o to ci chodzi, tak? Mhm. A ty, kurde, nie jedziesz tam do tego kraju w Europie, tej, jak to się mówi, Warszawa jakoś tak? A nie, to jest chyba stolica tego kraju. Teraz w piątek chyba to jest za tydzień, nie? W piątek i sobotę za tydzień. Jak się nazywa to? Słucham? Jak się to nazywa? Meetup jakiś? No, takie wiesz, ty, twój brat albo kuzyn też będzie, nie? Jerzy to będzie chyba. On chyba będzie jak ty będziesz, a jak ty będziesz, jego nie będzie, więc pakujcie się w jakieś fajne auto. No na jakieś C43 AMG, to jest fajne auto, nie? No. Pakujcie się tym i lećcie tam, nie? No przyjedziemy. Taki meetup, taki wiesz, taki duży tutaj. Wszystkich w tym osiedlu, co coś do gadania i tych, co wiesz, są takimi partnerami tego miasta, wiesz o co chodzi, nie? No to się spotkamy, spoko, to no to co, dawaj, nie? Co ja do tam, Europy ja tam mamy... moją Suzy biorę, to ty twoją Natalię zabierzesz, jeżeli wiesz o co chodzi, będzie git, nie? To co do Europy mamy dogadane, a chciałem się tu w Los Santos z tobą jeszcze spotkać, bo słyszałem, że nasi ludzie ze sobą strzelają się, walczą, nie wiem o co tu chodzi, chciałem a, się to napierdalają, a ja to w dupie, wiesz, my się co chwilę z kimś napierdalamy, niekiedy nawet, wiesz, bo tam mamy sojusz taki, nie, z inną ekipą i raz się też z nimi napierdaliśmy, ale nie wiedzieliśmy, że to oni, jak się dowiedzieliśmy, to w piździe to mieliśmy. A jak przypadkowo my się spotkamy na strzelaninie, to co, kurwa? Możemy deala zrobić, że ja cię na szpital odwożę, ty mnie i tyle, albo żeby mnie nie ukradali, ani ciebie, ja że będziesz miał długą, no to wiesz, to ci muszę zabrać, bo to kodeks i tak dalej, wiesz co chodzi, nie? Ale... no ja jak będziesz miał długą i cię rozjebie, to ci nie zabieram. Zabierz, kurde, zabierz, no, robimy deala, patrz, zawozimy się nawzajem na szpital, ale długi sobie zabieramy, może być? Dobra. Deal. No i gitara, nie? Ale wiesz, to jest taka wojna taka, że nie wiem, odjebiecie coś, a my to się odjebiemy się pizgamy, albo no na ja z tego co wiem, to moi po 4 razy dziennie twoich już się a to palą. Nie moich, to moi razy stali w pierdol, a to było, od nas było dwóch i jechali z jakąś piątką kolegów czy coś. Zostali raz w pierdol, a tak to my nie jesteśmy nigdy jeszcze w pierdolu od was, nie? Z tego słyszałem, chłopaki mówią, nie? A ilu was jest teraz? Teraz w ekipie? No, nie, teraz sztywno na nogach. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, albo dziewięciu. Strzelamy się. Chcecie się strzelać? No. Możemy was najebać, jak chcecie, nie? Ogarnij osiem osób i was najebiemy. Dobra. Tylko wiesz, my na razie połowa z nas w więzieniu, więc zanim tu wyjdziemy, to jeszcze trochę potrwa, nie? Zadzwonię i zanim w ogóle tam moi też się zorganizują, to troszkę minie, dam ci znaka. Dobra, o 20 czeka was w pierdol, elo? Elo. No i chuj, będziemy się strzelać. Śmiesznie będzie. Strzelamy się z jokerami, widzowie? Normalnie strzelamy się z jokerami, nie? Halo? No jak tam? Gdzie jesteś, Stachu? W mieszkaniu, przyjedź. Gdzie mieszkają? Tam? U Natalii. Okej. Okay. Weź dobra. Kogoś, weź kogo się da do mieszkania, trzeba pogadać. Ustawiłem bitkę z jokerami 8-8. Dobra. No hej. Tak. Tylko inne... Potrzebujemy jakiś offroad. O, zrobimy tak, ja ci pokażę gdzie to jest. Joker dzwoni. Otwieram. Halo? Ale już myślałem, że nie odbierasz, bo się boisz, nie? Nie, że ciebie... Musisz się policji najebać, ale już jesteśmy gotowi, bo żeby wam też w pierdol spuścić, nie? Tak? Bo jak się boicie, wycofujecie, no to w porządku, nie? Z tym problemu, nie? Ale niech to złość, że kurwa. Nie kurde, cztery razy nas przekopaliście, jak nikt tutaj z chłopaków nic o tym nie wie, nie pamięta, nie? Dobra, hopie, ja się ciebie nie boję, bo po ja pierwsze... Ja się też nie, ale twoja ekipa się twojej nie boi i tyle. Relacje mieliśmy koleżeńskie, ale... Racji, iż masz ryj kurwa jak klaun, to bardziej rozśmieszasz niż straszysz. A to będziesz jebany, nie? To cię musi rozjebać, nie? Tak? Nie, no wiesz, ja cię nic nie mam, nie? Ale twoje... Jak ci ekipa pierdoli takie głupoty, to cię niech jebać. Dobra. Dobra, więc co? Ja to twoich chłopaków nie znam, więc ich nie lubię, ty moich nie znasz, ale ci nieraz pomagali. A powinieneś ich lubić, ale nie będę wysyłał, że jesteście lepsi, więc... Bierz siódemkę chłopaków. Jesteśmy nie najlepsi. Wam najebać, wam najebiemy, nie chcę tego słuchać, że jesteście lepsi. Jesteśmy najlepsi. Dopiero jak wam najebie, będziesz za moim kolegą. No. Jesteśmy najlepsi.
Dobra, to czekam, to zobaczmy, to pozbieracie trochę kokainy może, czy coś ty będziesz nie? Nam klapkował dzisiaj kawę, będziesz nam ziarna kopał, bo mamy tak, klimę, dobra, no. Dobra, no to czekam, czekam na was, nie? No, hej. Kurwa, zaraz tak... on to będzie wyjazdy robił. Chuja będzie robił. No będzie, zobaczysz. To dostanie w pierdol. Od kogo? Czekaj, bo jadę z Jerzym na szpital najpierw. Halo? Easy, bo ogólnie z Jokerem gadałem przez telefon. No. I się śmieliśmy ogólnie, bo tam kurwa mówię, że moi go najebali, że nasza ekipa jest lepsza. On tak, tak i zaproponował strzelaninę 7 na 7. A to na strzelnicy czy jak? Problem. Nie no, normalnie na pizdę byle gdzie, za miastem. 7 na 7. I powiedział, że dopiero jak mnie najebie, to znów będę jego kolegą. Okej, okay. A jest wiatr, nie? Wszyscy wiedzą. No dobra, bo my teraz jesteśmy na spotkaniu, jakby można powiedzieć, bo Gabryś tam... Gabryś gdzie? No, on pod tym GPS-em, co ci wysłałem. No dobra, to ja do niego zadzwonię i mu powiem. Jedź Jerzy na szpital normalnie, szybko, co? Halo? Jak coś, to on ma numer zajęty, bo mu się telefon zdupcył i SMS-y. Tylko mu to jak mam mu dostarczyć wiadomość? SMS-em. 8 na 8, przepraszam, tam miało być. Skołuj 8 chłopaków z klamkami. No, na czyjku już są. Na 10 minut, za 10 minut. Mhm. I się ustawimy gdzieś. Najlepszych 8 strzelców od nas. W tym licz mnie jednego, bo muszę tam być. Okej. Okay. Wiadomo, że w pizdę dostanę, ale muszę być, bo może wygramy. Hej. Dobra. Chciałbyś się postrzelać z Jokerami? Nie no, ja ci mówiłem, że ja spadam za chwilę. Z ciebie to w pizdę dostanie. Chodź Jerzy na szpital, czy ty nie potrzebujesz? No ja nie potrzebuję. To ja idę szybko i wracam do ciebie. No. Masz ubezpieczenie? Witam, okay. Idę kupić ubezpieczenie. O. Dobrze, że teraz, a nie później. Lepiej byłoby po stokach. Tak, naliczyliby mnie jak dziwka. O, 20 tysięcy za dziwka to w sumie... Dobra cena. No, domyślam się, jakbyście przyszli do mnie po kawkę, to by się rachunek wyrównał. Ja słyszałem, że tam 15 tysięcy jest za kawę, czy nie? Tak, ale są wstawione do sklepu takie po 100 dolarów, tylko no, słabsze. No. Mają działanie Red Bulla, a tylko ja jestem w posiadaniu tej turbo mocnej. Ja tam dostałem jedną free. Czyli ta kawa ze sklepu też nie różni niczym innym niż od Red Bulla, tak? Niczym, niczym. A, okej. Okay. Dobra. Co tutaj się stało? Obcierkę mam na kolanie, bo zajebałem, przetarłem kolanem asfalt, bo Jerzy wariował na motorze. Przetarłem kolano, tutaj problem zaschnięty. A to dostęp do tej kawy to kto ma? Tylko rodzina Chmura, czy ktoś jeszcze? Tam słucham? Gabriel. Kto ma do tego dostęp do tej kawy, tej zapytania? Ja, Gabryś i Jerzy. Ale jeżdżę kopać ziarna i mogę sobie szybciutko sobie to przemielić, wpierdolić na sklep towar i mam na handel. A to kiedyś będzie dostępny w sklepie tam za te 15 tysięcy, czy nie? Nie, będzie tylko u mnie, jak będę stał za ladą, albo moja kobieta, którą zatrudniłem tam. Bo ja wiesz, muszę ci paragon nabić, wydrukować. No, no. A przed chwilą policjanci byli, ostatnie 7 sztuk wzięli. No. Oni mają zniżkę 50%, nie? A medycy nie mają? No tam ci chronią nam lokal, wiesz? O. Dobra, a... byśmy pomagali na lokalu. A z wami na medyku tak? Tabletkę na ten, jakiś paracetamol czy coś, żeby zbić dobra. Gorączkę. A gorączka od czego, wiadomo? No, od stresu. Dobra, a jest pan uczulony na coś, czy nie? Nie. A hurtowo to jest jakaś zniżka, czy nie? Jest ogólnie z kodem Chmura, ale to nie mów nikomu. Kod Chmura minus 20%. Tutaj w Europie działa ten kod, wszędzie. A hurtowo to jakoś inna cena jest, jakaś lepsza? No ogólnie to jakbym miał ten... Tu 10 jest limit, nie? 2 puszki na dzień na osobę chyba. Mhm. Aaaa. Ale da się to pominąć, bo trzeba zainteresowanie budować. No ale to też nie można robić. Mogę wstać? Tak, jeszcze dowodzik tego poproszę. Będzie git.
Dobra. Tak samo jak z bagniakiem, tylko będzie lepszy pieniądz na tym. Znaczy to nie chodzi, bo bagniak to już ma każdy, żeby tak z tą kawą nie było, że wczoraj 300 koła zarobiłem wczoraj 300 koła na tych 50 puszkach kawy. O kurwa. Nie. Zaraz 80 puszek przywożę do firmy. To jest biznes. Tylko ja muszę się z chudym rozliczać, a 20% z tego tylko dla mnie idzie. No. Czyli z tych 300 jest 20% moje, więc chujowo. O, no to zadyta. Trzymajcie się, hejka. Tajemnie, pa. No. No. Otwórz to. Nie pierdol, że chujowo, bo ja dla siebie nic z tego nie mam. A ja ci będę dawał. Bo 40% idzie na klamy, a drugie 40% na organizację, czyli na chatę. Nie narzekaj, ja wszystko wiem, ja o ciebie zawsze zadbam. Tam wiesz, że ja procentami umiem zarządzać. Ja zapierdalam, bo się śpieszę. Więc już wydaje mi się, że myk będzie. Ile ty potrzebujesz tych puszek dzisiaj? 8 dych. No easy, bo ja teraz ziarenka kopię. Ale braciszku, spokojnie się, mano. No ja ziarna kopię. Czy... Bo tam podobno chciałeś się napierdalać z kimś, a 8 na 8 ustawiłem z jokerami. Tak, no to chętni jesteśmy, no kurwa. Za ile będziecie gotowi? My jesteśmy zawsze gotowi. To za 10 minut. Dobra. A jest z Jerzym kopiesz? Tak, za 10 minut na kawiarni. Znaczy może trochę inne miejsce, bo nie, za 10 minut na kawiarni, ja wsiadam do auta, odjeżdżamy. Dobra. Hej. Marusiema, co tam? Jodziemy na piwko, ja też zrobię 1 zł i 73 grosze. No, po kopie tego wystarczy 50 sztuk, już tam nie przesadzajmy, nie? No, to, ale sprzedawaj po 2 sztuki, wiesz. Jasne, ja to wszystko zdeponuję, nie będę z tym jeździć. W sensie, że ktoś jak podejdzie, to powiedz mu, że... Ej, a mógłbym to trzymać, mógłbym to trzymać, bo uważam to za bezpieczniejsze miejsce u siebie w mieszkaniu, takim, co mam na patelni. By mi nikt nie wyciągnął tego. No to jak chcesz, no. Dobra, wystarczy. Tam jest... Wczoraj jeszcze zostało. Ziarna? Jedziemy szybko przemielić w młynku, nie? I aromaty wpierdolić trzeba. Joker mi nie ukradnie, bo będzie w vlogach widać. Joker ma tutaj opiekuna, admina czy coś tam. To nie jest złodziej. Jest przed eklipsem. No ja zaraz będę gotowy. No bo my już was szukamy, szukamy i wiemy, że nie się szukaj, chowacie, nie? Szukaj, bo się spotkamy no. Na dobra, jakimś fajnym... Dobra, ale idę życzę, 8 osób max, żeby później no. Nie było kwasu, że u mnie się tutaj łzy rozdają. Daj mi coś wie, powiedzieć, bo jest tylko 7, nas jest 1, ja nigdy nie mogę nic powiedzieć, jak z tobą gadam, kurwa. Słucham? Nigdy nie mogę nic powiedzieć, jak z tobą gadam i nie zrozumiemy się. Chciałem, żebyś wybrał jakieś miejsce, z dala od policji, za miastem, żebyśmy mieli trochę czasu, zanim do nas dojadą. Ja to na zbiórce koksu i okolica, w okolicy zbiórki koksu. Dobre. Sandy Shores. Dobrze, cześć. Duelo i... Okolica Sandy Shores, zbiórka koksu.
Ja mam. To jest mój towar. Dopiero co byłem ziarna kopać. Kurwa! I sprzedałem parę puszek. Tak? Nice. Bucha jedynka na z tyłu, żeby kula odporna. Ja ale będzie rozpierdol. Kto wygra? Dobra, się wydaje, że Jokery wygrają. No niech ktoś, niech kierowca jakiś. Ej, zamulamy pizdę strasznie. Kierowca do Hajdynki jedziemy. Możemy jechać? Nie, jedna jeszcze. Osoba potrzebna. Jeszcze jedna osoba. No chodź Abdul, kurwa! No to idę po klamę. Ale nie, bo czekaj, bo nie, bo jeden od nas tam w środku jest. Czekamy na niego. Jest chyba ten. No tak, czekamy na niego. Mogę wam stuknąć tą H1 i G500. A chcesz może ten, chcesz może mi dać termos? Please? Proszę? Nie masz, okej. Okay. Biegniesz ósmy. Ja ci dam, tylko nie pij teraz, byku. Ja ci dam, wypijemy parę kroków od nich, bo to nie było. Ale nie, o to chodzi, że ja nie mam termos. Ja ci dam. Pamiętajcie chłopaki, żeby kurwa Silverada nie zostać. Ej, bo Silverada bo oni jest są, posłuchajcie mnie, posłuchajcie mnie. Oni są na koce, pewnie rozstawieni, nie? Nigdy nie ten, róbcie tak, żeby ich zwabić, żeby furami jechali, nie? Przejedźcie się Gabriel, dwa razy dam ci coś, dam ci coś na chwilę. Kurwa, jak ja 30 FPS-ów mam. A, czekaj. A, dobrze. Bo pamiętacie, on szkoda do mnie mówił... Szkoda mi kasy, bo mnie zajebie. On do mnie mówił, że ten, że czekają na tym, w Sandy na kokainie, nie? Więc kurwa tego, więc nie tego, nie dajcie się kurwa zajebać. Przejedźcie się po lotnisku, to już powrotem, aż się ruszą. Zakryj szyby. Radiooperatorzy. Jedziemy. Ja kurwa nie. Obok mnie papier siedzi. Jedziemy, bo jest dobra. Dzieci nada jak chuj. Cicho, no musimy się ogarnąć. Halo, do kogo? Kropka do Niemca, kropka. Dobra. No to weź mi wyślij, bo ja kurwa. Wyślij do szympansa kropkę i kurwa pojadę. Ogarniemy to w drodze, dzwońcie do siebie. Drodze, jedźmy, byczku. Kurwa. Spokój ale to jest się. Śmiech, mordo. Ale to śmiech, kurwa. No zaraz dobra, typy pojadą i chuj, no. Wczoraj Niemiec do za wami będziemy jechali. Dobra, Niemiec, wyślij mi kropkę. Dobra, środkowy Silverado, w którym są dwie osoby, jedzie pierwsze. Dobra, na 7 chyba jest. On będzie pogawędki. Zaczynasz gadać na jakiś temat, nie, potem robi się kolejny i stoisz kurwa godzinami. No, my to wkurwia. Dobra, jazda, środkowy H1 pierwsze, drugie H1 jest po lewej. Silverado na kontro. Jedziemy na Legicie, jest nas 8 na pewno. Co? No, halo, halo, chcesz zgłosić kapitulację, tak? O Jezu, przestań tyle gadać tym ryjem, bo ci wyjebie zaraz. Jadę już do ciebie. No. Jesteś rozstawiony pewnie po krzakach. Dawaj, spotkamy się face to face. Staniemy, pogadamy, ustalimy jakieś zasady, co? Żadnych zasad, patrz, słuchaj. Możemy ustalić zasady przez telefon i przyjeżdżacie, lecimy. Wszyscy w autach siedzimy, więc nikogo nie ma w krzakach. To pierwsze, a po drugim... Możemy nie zrobić taki. Macie długie czy nie? Nie, same klamy. Nie macie długich? No to robimy tak. No nie wiesz, kto wygra, nie wygra, nie przeszukujemy się, sobie nic nie zabieramy i tyle. Tak. Dobra, moimi to marudzą, dobra. Z przeszukiwaniem. Niech będzie, jak przegramy, to zabierajcie nam pistolety, co tam chcecie i tak samo wy, więc no. Nie, nie, z ryzykiem utraty. A to jak chcecie z przeszukiwaniem? Zapytam się moich. Chcecie, jak ktoś dostanie w pizdę, być przeszukani i okradzeni, kurwa, czy... Nie, lepiej honorowo. On mówi, że lepiej honorowo tutaj, kapitan. A, moi nie są honorowi. Ludzie Jokera mówią, że nie są honorowi i wolą złodziejstwo. No, do, chcą pistolety kraść, tak dalej, do. No i będą to robić, nie? Już nie mamy wpływu. No to wy to też róbcie, powiedz Tomaszu, że też to mają robić. No już wiedzą. Dobra, no to po prostu co? Wjeżdżacie autami i się napierdolamy, nie? Tak. Dobra, lepsi sprzęcy i kierowcy wygrają i tyle, no. Czekamy, elo! Elo. Czekają, w autach są, nie są po krzakach. Chcą zacząć od aut, później strzelanina. Myślałem, że oni po krzakach. A, widzę ich. To. Tak, tylko żeby kurwa nie było tak, że oni... Że będziecie przejeżdżać oni obok nich 5 na godzinę i oni sobie wysiądą na... Jadą. Kurwa, i loud. O kurwa. Formacja Szyszka. Napierdol.
Ta, ale że tutaj. O, do jednego wszyscy. Mamy za nami. Dobrze, bo byłem się sami. Hello. Wysiadają. Dobrze, tą G-klasę trzeba rozjebać. 550? Do końca, na kamienie. Ole, poleciał. Jak wykurwił. Dobrze, jebać się, robimy go. Wsiadają. O kurde. Kurwa, dostałem w pierdę. Leży. Leży jeden. Drugi. Dwóch na dwóch padło. Dwóch zginęło. Dwóch na dwóch, ale dostałem pierdol. Joker dostał w pizdę? Nie było Uzi. Jokery dostali na nie? Dobrze. Ała, kurwa, boli mnie serce. Dobra, za dwóch się wywaliłem, jest git. Wygraliśmy. Ej! Reklamy. Ta. Ale Joker musi być wkurwiony. Ryan ma pianę z pyska jak chuj. Co? Dobra, oni wszystkich rozjebali, to wrócą po nas.